Dopływamy do Manaus, oceanicznego portu leżącego 1500 kilometrów od wybrzeża w głębi amazońskiej dżungli. Targ owocowo-warzywny. Egzotyczne okazy na targu rybnym. Amazońskie promy w porcie Manaus. Most nad Rio Negro o długości 3,5 km. Pływające nabrzeże uniezależniające port od dochodzących do 14 metrów różnic w poziomie wody. Dom handlowy z 1882 roku, replika słynnych hal paryskich. Opera otwarta w 1896 roku z widownią na 700 miejsc. Kurtyny, żyrandole i lustra sprowadzono z Francji, marmury z Włoch, a porcelanę z Wenecji. Pomnik czterech kontynentów na placu przed operą. Pod koniec XIX wieku Manaus było jednym z najbogatszych miast na świecie i zawdzięczało to kauczukowi. Monopol na kauczuk został złamany już przed I wojną światową i zapoczątkowało to schyłek świetności miasta.